Witajcie kochani. Dzisiejsza praktyka będzie krótka, ale bardzo intensywna. Będziemy skupiać się tutaj głównie na rozciąganiu nóg, bioder, natomiast cała praktyka pobudzi całe nasze ciało. Od razu przejdziemy do pozycji deski. Poczujemy tutaj ciało, pouginamy naprzemiennie lewą, prawą nogę. Następnie przejdziemy do psa z głową w dół. Z wdechem przechodzimy do deski, wydech do dołu do kija, z wdechem otwieramy się w psie z głową w górę, na wydechu pies z głową w dół. Prawa noga w górę na wdechu i od razu przekładamy ją do początku maty. Z wdechem unosimy dłonie w górze, na wydechu dłonie na matę. Prawa ręka do deski, wydech dół kij, z wdechem pies z głową w górę, na wydechu pies z głową w dół. Kolejny wdech, lewa noga w górę. Przenosimy ją na początek maty. Z wdechem kolejnym ręce w górę. Na wydechu dłonie w dół. Noga wraca do tyłu. Przechodzimy do deski, kija. Z wdechem otwieramy się w psie z głową w górę. Na wydechu pies z głową w dół. Pouginamy naprzemiennie lewą i prawą nogę. Następnie z kolejnym wdechem ponownie uniesiemy prawą nogę do góry. Od razu otwierając biodro. Stopa blisko pośladka. Chwilę zostajemy, otwieramy się, następnie przenosimy z wdechem prawą nogę do zewnętrznej krawędzi maty, prawa dłoń na prawe kolano, lewe kolano w górze, odpychamy kolano do boku, pozycja jaszczurki, otwieramy biodro, otwieramy klatkę piersiową, patrzymy w górę. Następnie odkładamy dłoń na matę, z wdechem od razu prawa noga idzie do góry do pozycji trójnogiego psa, z wydechem schodzimy do kija, na wdechu pies z głową w górę, wydech pies z głową w dół. Teraz lewa noga idzie do góry, od razu uginamy nogę w kolanie, otwieramy biodro i przenosimy lewą nogę na zewnętrzną krawędź początku maty, odpychamy się lewą dłonią od lewego kolana. Otwieramy klatkę, dociskamy tutaj jak najniżej możemy biodra do ziemi. Następnie dłoń na matę, lewa noga z wdechem ku górze, na wydechu stopa w dół, pies z głową w dół, następnie deska, przejście do kija, wdech, pies z głową w górę, wydech, pies z głową w dół. Jeżeli jest intensywnie, w każdej chwili możecie przejść do pozycji dziecka, by odpocząć. Jeżeli dajecie radę, przechodzimy do szerokiego skłonu, stopy szeroko i łapiemy naszą prawą dłonią za lewą stopę, bądź lewą kostkę, lewą łydkę. Lewa ręka wyciąga się do przodu, otwieramy klatkę, jednocześnie pozostając w skłonie. Z wdechem prawa dłoń wraca na matę, na wydechu lewa ręka na prawą kostkę, skręcamy się w przeciwnym kierunku. Lewa ręka wraca na matę, dociskamy się tutaj do ziemi, następnie przechodzimy na przedramiona. I jeżeli w Waszej praktyce jest stanie na głowie, możecie tutaj spróbować na niej stanąć, będąc na przedramionach bądź na rękach. Jeżeli nie, to zostańcie w tej pozycji skłonu, dotknijcie czubkiem głowy do maty, jeżeli dosięgacie, jeżeli nie, zawsze możecie pomóc sobie blokiem i spróbujcie tak poprzechodzić i poprzerzucać ciężar ciała na palce stóp, tak żeby delikatnie poczuć, jak to by było, gdyby ten ciężar przeniósł się na głowę i na dłonie. Jeżeli jesteście ze mną, możecie spróbować oderwać nogi od maty, najpierw na ugiętych w nogach kolanach, potem wyprostować je do góry. Ja tutaj dosyć szybko wyszłam z pozycji, natomiast jeżeli jesteście w pozycji, to zależy nam, żeby powoli najpierw ugiąć nogi w kolanach i później dopiero odłożyć stopy na matę. Następnie wracamy do psa z głową w dół i odkładamy kolana na matę, czoło na matę, dłonie wzdłuż ciała, zewnętrzna strona dłoni na macie, tak żeby zrelaksować, tutaj totalnie ramiona opadają w dół ku macie. Lewą nogę wyciągamy do tyłu, prawa noga ugięta w kolanie do boku, prawa ręka zostaje na macie, z wdechem lewa ręka ku górze, na wydechu rozciągamy bok ciała, lewe ramię do lewego ucha. Zostajemy, rozciągamy bok. Z wdechem wracamy, odkładamy lewą rękę
na matę i to samo na drugą stronę. Z wdechem wyciągamy prawą dłoń do góry, na wydechu wyciągamy ją w lewą stronę. Z wdechem wracamy, następnie przechodzimy do pozycji psa z głową w dół, pouginamy nogi przez chwilkę i przejdziemy na początek maty, krok po kroczku albo skacząc. Jesteśmy w skłonie i w skłonie tutaj uginamy prawe kolano, lewe prostujemy, następnie uginamy lewe, prostując prawe, po czym lewe prostujemy, uginamy prawe, prawa ręka na matę, lewa ręka wyciąga się ku sufitowi. Dla równowagi możecie spojrzeć w dół, jeżeli chcecie troszeczkę poczuć, jak balansuje wasze ciało, spójrzcie w górę. Następnie zmiana strony, lewa noga ugięta w kolanie, lewa ręka na macie, prawa dłoń wyciągnięta ku sufitowi bądź niebu. Odkładamy prawą dłoń na matę, jesteśmy w skłonie. Następnie lewa noga idzie do tyłu. Przechodzimy do pozycji piramidy. Z wdechem wyciągamy kręgosłup, z wydechem rozluźniamy go do skłonu. Luźna szyja, luźna głowa, rozluźnione mięśnie twarzy. I następnie lewą nogę odrywamy od maty, balansujemy ją unosząc do góry. Dłonie nam pomagają tutaj utrzymać się na macie i lewą stopę dajemy do nieba, najwyżej jak możemy. Prawa noga prosta w kolanie, lewa tak samo. I wracamy lewą nogą na matę do skłonu. Następnie to samo na drugą stronę, prawa noga do tyłu, pozycja piramidy. Z wdechem wyciągamy kręgosłup, na wydechu luźno puszczamy tułów do dołu. I ponownie tym razem prawą nogę odbijamy od maty, unosimy ją do góry. Ręce pomagają nam tutaj, dociskamy się mocno do tej nogi, która jest na ziemi i odkładamy prawą stopę na matę. Następnie z wdechem powolutku, kręg po kręgu, unosimy ciało do góry, dłonie do góry. Z wydechem schodzimy do skłonu, z wdechem półskłon, prostujemy kręgosłup, na wydechu ponownie skłon i przeskakujemy do deski. Przechodzimy do kija, z wdechem pies głową w górę, na wydechu pies głową w dół. Uginamy lewą, prawą nogę w kolanie. Następnie nasza lewa ręka ląduje na środek maty, prawa dłoń sięga ku lewej kostce bądź lewej łydce. Skręcamy się tutaj w psie z głową w dół. Intensywna pozycja, balansująca i do tego jeszcze skręt. Wracamy, tym razem prawa dłoń idzie na środek maty, lewa ręka ku prawej nodze, kostce, łydce, dokąd dosięgacie. Wracamy, lewa ręka na początek maty, pies głową w dół na wdechu. Wchodzimy do kija na wdechu, pies głową w górę. Wydech, skręcamy się za prawym ramieniem. Wdech, pies głową w górę i wydech za lewym ramieniem. Następnie przechodzimy do pozycji siedzącej. Odkładamy pośladki na stopy i kręcimy duże koła głową. W jednym kierunku i zmieniamy, kręcimy w drugą stronę. Następnie z wdechem unosimy dłonie do góry, na wydechu poszerzamy tutaj kolana, tak by były na szerokość maty, palce stóp złączone, dłonie wyciągnięte przed nami, czoło na matę, pozycja dziecka. Niby odpoczywamy, a w dalszym ciągu pięknie rozciągamy i otwieramy biodra. Następnie otworzymy jeszcze klatkę piersiową, lewa ręka na środku maty, z wdechem prawa do góry, następnie przeplatamy prawą dłoń pod lewą, odkładając prawy bok twarzy na matę. Zostajemy. Z wdechem prawa dłoń ląduje na środku. Wydychamy powietrze. Z kolejnym wdechem otwieramy klatkę piersiową. I z wydechem przeplatamy lewą dłoń pod prawą. Kolejny
kolejny wdech wracamy do pozycji dziecka, następnie przejdziemy do pozycji stołu, ugniemy nogi w kolanach, przekręcimy się na pośladki i powoli kręg po kręgu odłożymy plecy na matę. Już do naszej ostatniej pozycji Shavasana. Stopy szeroko, dłonie wzdłuż ciała, również szeroko. I przez tą ostatnią minutę pozwólmy naszemu ciału na totalny relaks. Upewnijcie się, że wasze mięśnie twarzy są rozluźnione, wasza szyja, ramiona, klatka piersiowa, brzuch, pośladki, uda, łydki i stopy. Relaks. Poczujcie, jak wdech wypełnia wasze ciało, a wydech spokojnie je rozluźnia, wypuszczając z niego wszystkie napięcia. Następnie delikatnie poruszcie dłońmi, stopami, ręce za głowę, wyciągnijcie ciało na wdechu i z wydechem zrolujemy się do siedzenia. Do siadu skrzyżnego. Usiądźcie wygodnie i z wdechem wyciągnijcie dłonie ku górze. Na wydechu złączcie dłonie razem na wysokości serca. Podziękujcie sobie za tę praktykę. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się za tydzień. Namaste.